Dla nas najważniejsze są trzy elementy w tym całym zamieszaniu, całym sporze. Po pierwsze, zakończenie tego sporu, to jest podstawowy warunek, ale trzy wartości. Publikacja wyroku, zakończenie sporu personalnego dotyczącego sędziów Trybunału oraz nakreślenie funkcjonowania Trybunału na przyszłość. My uważamy, że to można tylko zrobić w jednej całościowej ustawie. Dobrze, że był przedstawiciel PiS-u. Pewnie szkoda, że tej aktywności nie było więcej na tym spotkaniu, choć na kilka pytań, kilka elementów było poruszonych. Mam dalej podtrzymaną deklarację, że ustawa PSL-u będzie rozpatrywana jak najszybciej w Komisji Sprawiedliwości, zostanie powołana podkomisja. To stanowi bazę do dalszych rozmów. Definicja kompromisu jest taka, że każdy z osób spierających się, każda ze stron sporu cofa się o jeden krok. Państwo, cała opozycja od początku mówicie o kompromisie i mówicie tylko, że my się o pół kroku nawet nie cofniemy. Albo zmienić definicję kompromisu, albo cofnąć się o pół kroku, nie? Myślę, że warto przeczytać naszą ustawę, bo ona jest pójściem o krok do przodu przez wszystkich, bo ja wolę te kompromisy, które idą o krok do przodu, niż te, które się cofają. Więc nasza idzie krok do przodu albo dwa, bo bierze pod uwagę i wartości ważne dla rządzących, i wartości ważne dla opozycji, wszystkich formacji politycznych, bo jest i publikacja, jest i publikacja, ale myślę, że bardzo eleganckim wyroku Trybunału Konstytucyjnego w bardzo elegancki sposób, która umożliwia wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się rządzący. Moim zdaniem, naszym zdaniem, droga dojścia, którą my dzisiaj proponujemy, jest atrakcyjna dla wszystkich ugrupowań, które uczestniczą w tym sporze i jest wyjściem z godnością i dla rządu, i dającą szansę opozycji przeforsowania swoich argumentów. Znaczy, ze względu na to, że ta opozycja histeryczna nie bardzo rozumie znaczenie słowa kompromis, no nie bardzo się posunęliśmy do przodu, dlatego że oni cały czas stawiają, prawda, zaporowe warunki, podczas gdy my mówimy, że należy podejść do tego problemu w sposób całościowy. Znaczy, że po prostu sytuacja wymaga tego, żeby rozważyć wszystkie aspekty tematu i poprzez poprawki do konstytucji zamknąć ten problem. Tak? Dopóki tego nie zrozumieją, myślę, że do kompromisu nie dojdzie. Jakie to są zaporowe, panie marszałku, warunki? Jakie to są zaporowe? Publikacja Trybunału? Wy uważacie, że nie trzeba, że można od tego odstąpić? To jest nieprawda, co przed chwilą posłowie Nowoczesni uczestniczący w spotkaniu wygłosili. Jakoby cała opozycja wyraziła apel o zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. My stoimy na stanowisku, że w chwili obecnej pan prezydent nie ma możliwości zaprzysiąc trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, ponieważ w chwili obecnej mamy wybranych i zaprzysiężonych 15 sędziów. Stąd też nasza propozycja, aby tych sędziów było 18. Znaczy, jeżeli będziemy mówić tak, że ogłoszenie orzeczenia, wyroku jest warunkiem sine qua non jakichkolwiek rozmów, to znaczy, że oni nie chcą kompromisu. My uważamy, że orzeczenie powinno zostać ogłoszone, natomiast kompromis z naszej strony polega na tym, że uważamy, że to powinno być elementem rozwiązania całościowego, dlatego że to jest poważny kryzys konstytucyjny. Powiedzieliśmy, że powinniśmy unormować tą sytuację i to Trybunał sam powinien ogłaszać swoje wyroki, prawda, a nie informatyk pracujący u pani premier. Jeżeli się w tej chwili rząd zmusi do tego, żeby to opublikował, to daje to przyzwolenie Trybunałowi na to, żeby w dowolną ilość osób wydawał coś, co będzie nazywane orzeczeniem lub wyrokiem. Fakt faktem, każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego bez względu na ogłoszenie wiąże polski wymiar sprawiedliwości i państwo polskie, tak samo wszystkich obywateli. Tak stwierdził Sąd Najwyższy, tak stwierdziła Krajowa Rada Sądownictwa. A jeszcze raz, jeśli mogłam pani pytanie zadać, bo nie ma, o co pani chodzi. Znaczy, bo nie, mam się odnieść do wypowiedzi, które politycy nie słyszałem. Politycy Kukiz 15 mówią, że państwo nie chcą kompromisu, ponieważ państwo stawiają warunki zaporowe, czyli kwestia zaprzysiężenia trzech sędziów oraz opublikowania wyroku. Kompromis, mówi wicemarszałek Tyszka, polega na tym, że każda strona robi krok do tyłu. To nie jest nic zaporowego, coś podstawowego. Wszyscy jesteśmy zgodni co do publikacji. Jest kwestia różnicy pewnej różnicy zdań co do zaprzysiężenia, przyjęcia ślubowania od trzech sędziów, ale to jest coś, o czym możemy rozmawiać. Natomiast ważne jest
Nie ma wroków po stronie opozycyjnej. Uważaliśmy, że trzeba szukać tego, co wspólne. I to, co ustaliliśmy, co Państwu przekazałem parę minut temu, jest czymś wspólnym. Nie uważa Pan Przewodniczący, że to jednak skromny urobek tych dwugodzinnych prawie rozmów, umówienie się na kolejne rozmowy za miesiąc, bo to nie jest no. główna chyba nie, wartość. Ustalenie, sam fakt rozmowy i wzięcia w niej udziału przez przedstawicieli wszystkich klubów jest pewnym symbolem. Ja byłem na spotkaniu, które było organizowane przez marszałka Kuchcińskiego z prezesem Kaczyńskim. No i to dzisiejsze było dużo bardziej owocne, tak, intensywne, takie sensowne. Dlaczego rząd musi drukować orzeczenie wydane przez gremium, które jest niepełne? Czy to znaczy, że jeżeli na przykład sędziowie dojdą do wniosku, grupa sędziów, że wydadzą orzeczenie w 7, to też będzie rząd musiał to opublikować? Oczywiście tak. Rząd nie ma prawa interpretować wyroków sądów, ani sądów powszechnych, ani sądów cywilnych, administracyjnych, ani tym bardziej Trybunału Konstytucyjnego. To sąd jest w stanie orzec, czy działa w składzie zgodnym z przepisami, czy też nie. Z tego, co pan poseł mówi, wynika, że przewodniczący Rzepliński mógłby stwierdzić, że Trybunał składa się z jednej osoby, zwołać posiedzenie Trybunału i wydać wyrok, co zresztą na przykład robi w mediach. No, doprowadza pani do absurdu to rozumowanie, ale oczywiście to nie przewodniczący decyduje o tym, czy skład pracuje w odpowiednim składzie, ale sędziowie tego składu. W czasie rozmowy każde z ugrupowań mówiło indywidualnie o znanych już w przestrzeni publicznej postulatach, o znanych pomysłach. Te informacje przekażę przewodniczącemu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie otrzymałem na piśmie żadnych konkretnych zmian do ustawy. Nie otrzymałem na piśmie żadnych zmian dotyczących konstytucji. A to projekty przedstawione? Przepraszam, proszę Państwa. To, może... Czy Prawo i Sprawiedliwość weźmie udział w kolejnym spotkaniu, czy w takiej samej formule, czy to też będzie cenatą? Proszę Państwa, ja przekażę wszystkie sprawy, które dzisiaj były omawiane na tym spotkaniu. Natomiast też przypominam, że pracuje zespół powołany przez marszałka Kuchcińskiego, zespół ekspertów. Będzie pracowała podkomisja do spraw ustaw, bo na razie konkrety, które zostały położone na stół, to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości i to jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego.